Jeżeli chcecie kupić tanie końce przez PST, serdecznie Was zapraszam do FIFA Shop. Jeżeli podacie hasło Kamyk, to dostaniecie 5% końców więcej. Polecam. Siemanko, z tej strony Kamek i witam Was w kompletnie nowej serii. Będzie to cotygodniowy przegląd Reddita. Po prostu wbiłem dzisiaj na Reddita. Reddit to jest miejsce, gdzie każdy z Was, nawet Ty, możesz wrzucić post i ludzie sobie wchodzą, patrzą, podoba im się, dają strzałeczkę w górę i post jest bardziej widoczny. Czym bardziej ktoś lubi ten post jest bardziej widoczny i w trakcie jakiegoś tam okresu czasu ten post po prostu traci na wartości i się zmniejsza. Ja przeglądnę najlepsze posty z przeciągu ostatniego miesiąca, później będę sprawdzał co tydzień, czy będzie coś ciekawego. Jeżeli będzie odpowiedni materiał, żeby wrzucić na YouTube'a, to będę wrzucał. Osobiście prawie popłakałem się ze śmiechu, oglądając to, co tutaj będziecie widzieć. Może niektóre akcje już widzieliście w jakichś najśmieszniejszych momentach, ale są zdjęcia, które po prostu opisują wszystko i tak się ryłem przed chwilą, że postanowiłem, hej, to może być całkiem ciekawe. Jeżeli będzie to Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę, a my przeglądamy najlepsze zdjęcia, gify i wypowiedzi graczy FIFA, tak? Także zaczynamy. Macie topkę z miesiąca praktycznie. Pierwszy to Neuer robi to, co chce. I to jest gif, który już obejrzałem. Polecam Wam obejrzeć. Tak, Neuer podchodzi do karnego. Neuer strzela. Neuer niestety nie trafia. No to Sparta! Nie mogłem z tego. Dlaczego FIFA? Dlaczego? Nie, myślę, że koleś nacisnął tutaj trójkąt i po prostu... Ale najlepsze jest, jak on to wyskoczył do tej piłki. Dlaczego? Dlaczego FIFA? Dlaczego? Przynajmniej się uśmiałem. Naprawdę dobry gif, dobry gif. Przechodzimy do kolejnym. So this just... Więc to się właśnie naprawdę stało. I zobaczmy na ten gif. Dośrodkowanie. Tutaj tak. Dużo się dzieje. Okej. Okay. Tylko FIFA. To tylko FIFA. Ale czekajcie, to jest jeszcze najlepsze. Tak. Mam nadzieję, że widzicie te gify. Ja nie wiem, czy ja mogę je powiększyć. Chyba nie. Czy mogę je powiększyć jakoś? O, mogę. Okej, to mogę je przyspieszyć, mogę je zwolnić. Pokażcie jeszcze. Czekajcie. W normalnym speedzie cofamy. I normalny speed. Nie? Teraz cofamy z jakąś. Nie wiem. Dobra. Widzieliście mniej więcej, o co chodzi, jeżeli nie, to wbicie na Reddita. Zobaczcie sobie topkę miesiąca, to była po prostu FIFA. Teraz fota, która zniszczyła mnie. Koleś napisał, po 97 sezonach w końcu to zrobił. Wszyscy pewnie myślicie, tak, to musi być pierwsza liga, zobaczcie na to. Tak, zdjęcie, które przedstawia, że jego przeciwnik miał Dumbie, Walcotta, Jervinho, Musę, Aubameyanga, Sterlinga, Sturridge'a i Barbo, Albe, Walkera i Courtois w bramce, który miał ocenę 9,7. Wiecie, co to oznacza? Rip pad. Rozwalił koleś. Wszyscy pewnie wchodzili do zdjęcia. Dobra, w koleś tam pierwszą ligę zgarnął. W końcu po 97 sezonach. Nie, po 97 sezonach koleś rozpieprzył swojego pada. To tak opisuje FIFA, a w ogóle ten skład Dumbia, Walcott, Jervinho, Musa, Aubameyang, Sterling, tam jest tyle pace'a i tyle sweaty, że po prostu jeszcze i Barbu i Sturridge w obronie. What the fuck? I najbardziej sweaty lewy i prawy obrońca chyba w grze. Do tego Courtois z 9,7 oceną. To musiało tak się zdarzyć. Dobra, kolejny. Kolejne to jest zdjęcie bardziej realistyczne na wersję FIFA 16 Quadrado, bo Quadrado ma być na okładce, tak? Chyba z tego co wiem w Kolumbii, także zobaczmy nową okładkę FIFA 16 z Quadrado właśnie. Tak, na okładce Quadrado. Mistrzostwo, po prostu jak ludzie wpadają na takie pomysły. Nie mam pytań, nie mam pytań. Dobra, here we go, sprawdźmy co to jest. Aha, to ktoś po prostu ściągnął Rahima Sterlinga i on się pyta, czy mogą przedyskutować money. Dobra, what a dive, czyli co za parada. Zobaczmy na to. Parada, dive, wrzut. What the fuck? Nie wiedziałem, żeby w FIFA ktoś się tak wybił, nawet na takim gifie. No po prostu niesamowite. Koleś wyleciał z 10 metrów w powietrze. What the fuck? Po ślizgu. Grawitacja nie działa. Przejdźmy dalej. Przyjaciel wysłał mi coś dzisiaj, kiedy otwierał paczki Footies. Zobaczmy, co to jest. Ja już to zdjęcie widziałem, ale przygotuję Was na to. FIFA is too much fun. Może to zdjęcie jeszcze nie jest ten. Czyli FIFA to zbyt, że tak powiem z angielskiego, zbyt dużo zabawy. Zobaczcie na to. Koleś otwiera paczki na dole. Świeżki. A tam
Dumbia różowy. What the fuck? Nie mogę. Reddit to zbyt dużo śmiechu. Naprawdę, ludzie z FIFA to są mega pozytywni goście i mega, mega poczucie humoru. Dumbia różowy, to musi być coś. Dalej. The Omega East. If FIFA 16 cover was done by YouTubers, czyli jeżeli FIFA, okładka FIFA 16 byłaby robiona przez YouTuberów, WTF, i mam tak, omg, fg, boom, wiecie, to jest tak, tak mniej więcej wyglądają wszystkie miniaturki wszystkich YouTuberów, oprócz moich, bo ja się nie przykładam do tego, i to jest właśnie takie wybuchy, omg, fg i tak dalej, to raczej mniej więcej tak działa, także myślę, że jak najbardziej pozytywnie, tu oczywiście z nutką humoru wzięte. Dalej! FIFA 16 jest tak realistyczne, że nawet pokazują puste siedzenia. Zobaczmy na to. A, no tak, Manchester City Stadium. No, może trochę w tym prawdy jest. Tego nie widziałem. Ale czekajcie, gdzieś tu jeszcze widziałem taki gif. Czekajcie, gdzie to jest? A, Thiago Silva and Sirigu team up, czyli zbierają się, żeby strzelić prześmiesznego samobója i zobaczcie na to, na pełen ekran wam dam, po prostu mistrzostwo samobój, jak? Po prostu, no, oglądajcie, Griezmann je but w poprzeczkę, tak właśnie. Nie, po prostu to się nie dzieje. Thiago Silva, perfect goal. Perfect goal. Jeżeli chcecie zobaczyć, musicie wbić na Reddita. Myślę, że co? Jeszcze jedna rzecz jakaś, bo nie wiem, reszty nie widziałem. Best counter attack I never scored, czyli najlepszy counter attack, którego nigdy nie strzelił. Zobaczmy to. Może to nie będzie śmieszne, może to naprawdę będzie. Dobra, Ramirez kontra, Ronaldo do Bale'a. Bale sam na sam. Okej, okay, i Bale... się po prostu wypierdli. To było na tyle. Jeżeli chcecie takie co tygodniowe przeglądy, zostawcie łapkę w górę. Myślę, że wy też się pośmialiście trochę. Przyznajcie, ja się uśmiałem naprawdę. Może jeszcze coś... A, kolejny przełożył. Nie, to nie było śmieszne, ale jest naprawdę... jest naprawdę sporo śmiesznych rzeczy. Tutaj jakiś gif może... O, piłka co poleciała, what? Tak się da strzelać w FIFA. I uczycie się codziennie czegoś nowego, ale zajebiście to kolej strzelił. I tak zajebistym momentem żegnam się dzisiaj z wami. Jeżeli Reddit wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. No i co, do kolejnego odcinka z Reddita mam nadzieję. Co ludzie wstawiają za gify, masakra. Trzymajcie się, do usłyszenia, nara.